Zespół powstał 1 lipca 1953 roku. Pierwszy oficjalny koncert był w Warszawie, w hali Mirowskiej w 1954 roku. Pierwszy skład zespołu to było 200 osób, 140 osób w chórze, 60 osób w balecie. Do tego była orkiestra symfoniczna w granicach 80 osób. W tej chwili zespół jest mniejszy. Orkiestra liczy 24 osoby, w balecie jest 46 osób, w chórze około 50 osób. Zespół jest mniejszy. No, są inne czasy. Śląsk jest dynamiczny, żywiołowy i takim go stworzył Hadyna razem z panią profesor Kamińską. To jest folklor opracowany artystycznie. Pani Kamińska nazywała to trawastacją artystyczną. Ona potrafiła nawet wymyślać elementy. W Beskidzie jest taki taniec jak koło majki, gdzie ona wymyśliła sobie rzucaniem warkoczem o ziemię dziewcząt. I to robiło furorę. Nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Szczególny region, który Hadyna wprowadził, upodobał sobie, to był region Beskidu Śląskiego. Wciągnął go to jego ojciec, który zbierał materiały muzyczne, chodził po wioskach i dzisiaj mamy przepiękne piosenki, pieśni, które profesor w swoich początkowych latach skomponował. Na pewno dojdą nowe piosenki, na pewno dojdą nowe regiony, nowe opracowania muzyczne, ale przypuszczam, że zawsze Śląsk będzie opierał się na twórczości profesora Hadyny i choreografii Elwiry Kamińskiej. Bo to jest podstawa, to jest źródło sukcesów tego zespołu.